bardzo się cieszę, że Radio Silesia przyjęło się na rynku radiowym i że wśród naszych tutaj stacji regionalnych walczymy w tej chwili o pierwsze miejsce. Jest to wielki sukces przebić się na rynku, na którym jest kilkadziesiąt stacji, a my jesteśmy już w ścisłej czołówce. Nieprawdopodobne, że te 10 lat właściwie minęło jak jeden dzień. Pamiętam jak dziś, gdy zaczynaliśmy, gdzie to radio było, jak ono wyglądało, jak zastanawialiśmy się, czy damy radę, czy odnajdziemy się na tym rynku. A teraz okazuje się, że po tych 10 latach spotykamy się na ogromnej scenie Domu Muzyki i Tańca. Od paru miesięcy nie ma biletów, a raptem za parę dni wystąpi tu Maryla Rodowicz, ikona polskiej muzyki, i te wyjściówki nadal są dostępne. Także to pokazuje, że popyt na śląskich wykonawców prezentowanych zarówno w telewizji TVS, jak i Radio Silesia jest... My skończyliśmy 15 lat, w tym roku będziemy obchodzić 16, a Radio Silesia okrągły jubileusz, dziesięciolecie. Jest to piękny jubileusz i naprawdę jest to wielka radość i cieszymy się, że my jako telewizja TVS, starsza siostra, możemy właśnie uczestniczyć i wpisać się w historię Radia Silesia. Ja bardzo się cieszę, że od 10 lat właśnie Radio Silesia nadaje z Zabrza i wystarczy przyjść do Radia Silesia, żeby zobaczyć, jak pięknie właśnie się rozwija. Ale to, co najważniejsze, to to, że ma wiernych, stałych słuchaczy. Będzie dobry Zabrze. Kłaniam się nisko. Jakże miło widzieć tyle fantastycznych, uśmiechniętych buzi. Wiele osób w Rudzie Śląskiej o tym mówi, jak są koncerty, różnego rodzaju wydarzenia organizowane przez Radio Silesia, no to tych ludzi jest bardzo dużo. No, po sąsiedzku jesteśmy, więc no, a fale nie znają granic tak naprawdę, fale radiowe. Więc ja się bardzo cieszę, że dzisiaj tu jestem. Jestem ze stacją tyle samo, ile ma dzisiaj lat na swoje urodziny. Stacja wystartowała 4 lipca, a ja wystartowałem ze swoim muzycznym koktajlem, czyli z moją autorską audycją 8 listopada, czyli parę miesięcy później, no ale jakby w tym samym roku.